Depozyty intraday są po prostu obniżonym depozytem, które domy maklerskie muszą pobierać od klientów inwestujących, grających na derywatach, czyli na instrumentach pochodnych. To daje klientowi taką możliwość, że tym samym kapitałem jest w stanie zajmować większe pozycje, czyli to zabezpieczenie jest o połowę niższe, czyli na przykład zamiast pozycji o wartości 100 tysięcy jest w stanie zająć na rynku pozycję o wartości 200 tysięcy, co oczywiście zwielokrotnia możliwość osiągania zysków, chociaż również tak samo zwielokrotnia ryzyko. Natomiast rzeczywiście część klientów, naszych klientów, to jest całkiem spora liczba, bo według naszych obliczeń około 52-53% naszych klientów grających na kontraktach terminowych na WIG20, ich strategia właśnie polega na tym, że zamyka okres inwestycji w ciągu jednej sesji, czyli to jest właśnie oferta dla nich. Oni są w stanie grać na, kolokwialnie mówiąc, większym lewarze, czyli grać po prostu tym samym kapitałem, zwielokrotniać swoją ekspozycję na rynek, starając się osiągnąć dzięki temu wyższe zyski. Naszym zdaniem, w związku z tym, że ponad połowa klientów może być potencjalnie zainteresowana tą ofertą, wpływ na rynek może być całkiem spory, dlatego że pozwoli to zwiększyć obroty na kontraktach terminowych na WIG20. Z kolei przełoży się również na płynność, ale też na większe zainteresowanie innych inwestorów, dla których na przykład ten rynek był za ciasny, czyli był za mały, jeśli chodzi o płynność, o wartość obrotów osiąganych na tym rynku.